Dobrze, wysoka rado, szanowni goście, otwieram 43. sesję Rady Miejskiej w Świdniku. Witam wszystkich Państwa radnych, witam Panią Burmistrz, kierowników wydziału, zaproszonych gości, mieszkańców, przedstawicieli prasy. Przypominam, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyraża się zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych i wizerunku. Myśl artykułu 6 ust. 1 litera A oraz artykułu 9 ust. 2 litera D rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy dyrektywy 95/46/WE jest rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tak zwane RODO. Przejdziemy teraz do sprawdzenia obecności. Proszę Państwa o potwierdzenie obecności na terminie. Zasady przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnym
16. Projekt w sprawie nabycia przez gminę Świerodzin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Prawa Własności Nieruchomości Gruntowej położonej w trzecim obrębie miasta Świerodzin. 17. Projekt w sprawie sprzedaży gminy nieruchomości gruntowej położonej w trzecim obrębie Świerodzina. 18. Projekt w sprawie wydarzenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od wniosku przetargowego tego zawarcia tych umów. 7. Punktem dzisiejszej sesji mam zapytania i interpelacje. Posłów w sprawie różne, 9. zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawienia do panów obrad? Skoro nie widzę, bardzo proszę, Pani Burmistrz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W związku z tym, że nie ma Pana Burmistrza, proszę o wykreślenie punktu tego sprawozdania działalności Burmistrza. Się między sesją. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to, że nie ma Pana Burmistrza, to nie oznacza, że nie powinno się przedstawić sprawozdania. Po prostu Pan Burmistrz w piśmie, które Państwo otrzymaliście przed chwilą, zapowiedział, że nie będzie brał udziału w sesjach Rady Miejskiej. W związku z czym myślę, że nie możemy sobie pozwolić na to, że przez następne dwa lata, czy półtora nie będzie żadnych sprawozdań, bo Pan Burmistrz miał fochę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgodnie z zapisami statutu burmistrz podkłada Radzie sprawozdanie ze swojej działalności raz na 3 miesiące w formie pisemnej. Jeżeli takie sprawozdanie będzie przedłożone w formie pisemnej, będziemy na ten temat dyskutować dzisiaj. Ja się osobiście przekonam do wniosku Pani Burmistrz. Ja mam możliwość, że Pan Burmistrz zabrał głos, skoro nie ma. Panie Mecenasie, musimy głosować zmianę porządku? Zgodnie z Radą, Panie Przewodniczący, niestety jest to zmiana porządku obrady, więc musimy to wyjaśnić. Dziękuję. To proszę o chwilę cierpliwości, musimy dodać punkt. Przychodzi 20 czerwca 2022 roku.
Panowie, panie i panowie radni, Rady Miejskiej w Świdniu. Dzisiejszy dzień ma być istotnym dniem na lokalnej społeczności. Wszak debata nad raportem o stanie gminy, a także sprawozdaniem finansowym z ubiegły rok to jeden z najważniejszych punktów naszej pracy. I bez wątpienia taki będzie, z tego czym jednak stwierdzić muszę, że bez mojej obecności. Nasza współpraca dość trudna, bo z 20 z Państwa odbywała się do tej pory z zachowaniem elementarnych postaw kultury i wzajemnego szacunku. Pomimo dzielących nas różnic, w większości tematów byliśmy w stanie wypracować kompromis. Udało się dzięki temu zrealizować wiele długo oczekiwanych przedsięwzięć i realnie zmienić naszą małą ojczyznę. Perspektywy na przyszłość świetle pozyskanych środków zewnętrznych i szybkiego rozwoju gospodarczego gminy również zdjęły się optymistycznie. Nie wszystko wyszło tak, jak bym chciał, ale bilans tej kadencji oceniam zdecydowanie na plus. Tym bardziej nie mogę tolerować dalej zachowania radnego Krzysztofa Tomalaka, którego działanie w ramach publicznie prowadzonej działalności przestało być już tylko i wyłącznie szkodliwe, a stało się w mojej ocenie zagrożeniem dla mnie i dla mojej rodziny. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się, w czym rzecz, to śpieszę z wyjaśnieniem. W zeszłą środę na profilu radnego Tomalaka pojawiło się zdjęcie mojego samochodu opisane pytaniem życzeń i zarzutów, które padły w moją stronę. Do krytyki graniczącej z kłamstwami pomaganiem przy radnego Tomalaka zdążyłem się przyzwyczaić. Mam grubą skórę i świadomość własnej wartości, której ów człowiek zmienić nie może. Nie będzie natomiast mojej zgody na działanie i słowa wpływające na moich najbliższych. Szanowni Państwo, nie wiem kiedy zrobiono załączone zdjęcie, ale wierzyć radnemu Tomalakowi byłoby głęboką naiwnością. Na owym zdjęciu widać jednak jedynie samochód, którym poruszam się zarówno ja, jak i moja żona, wiodąca zazwyczaj także naszego rocznego syna. O dziwo żona z tego samochodu korzysta również wtedy, kiedy ja jestem w pracy. Również zdarza się w godzinach pracy urzędu przyjechać do niego z synem i skorzystać z tego miejsca. Samochód ten stoi na miejscu wyznaczonym dla rodzin z dziećmi. Od cała historia. Zapytacie więc, na co się obrażę, skoro do niskich standardów radnego Tomalaka wyznaczała się niemal cała praca naszej gminy. Otóż chwil, kiedy moja żona zobaczyła to zdjęcie i post, najzwyczajniej w świecie wpadła w płacz i nie mogła się uspokoić. Kiedy już udało się złapać oddech, zapytała mnie, czy jeszcze długo tak będzie wyglądać nasze życie. Czy za każdym razem, kiedy jedzie z synem do miasta, ma się bać, że radny Tomalak śledzi ją z aparatem i tutaj cytat, kiedy ten człowiek przyjedzie pod nasz dom i będzie robił nam zdjęcia? Napomnę tylko, że moja żona jest w 5 miesiącu ciąży. Od środy nie może spokojnie przespać nocy i takie sytuacje mogą mnie pozostać bez wpływu na stan zdrowia naszej córki. Jakby tego było mało, radny Krzysztof Tomalak postanowił jeszcze w komentarzach pod zamieszczonym zdjęciem złożyć określoną deklarację. Nie była to natomiast deklaracja ciężkiej pracy na rzecz gminy Świebodzin. Na komentarz, mam nadzieję ironiczne o treści, może zamiast szpiegować głowę miasta, kup miecz na sesji dopilnuj aktu harakini tego pana, radny Tomalak odpowiedział, tak zrobię. Dla tych z Państwa, którzy nie są zaznajomieni z kulturą japońską, harakini jest formą rytualnego samobójstwa polegającym na wycięciu brzucha mieczem lub sztyletem. Nie interesuje mnie, czy radny Tomalak żartował, działał pod wpływem emocji lub jeszcze czegoś innego. Interesuje mnie natomiast, iż radny Rady Miejskiej w Świebodzinie złożył publiczną deklarację wniesienia broni na salę obrad w celu ułatwienia mi odebrania sobie życia. Na takie deklaracje nie mam zamiaru robić obojętnie. W związku z powyższym informuję, że dopóki radny Tomalak będzie uczestniczył w pracach tej rady, zawieszam swoje uczestnictwo w sesjach i komisjach. Czynię to z troski o życie oraz o zdrowie swoje i moich bliskich. Część z Państwa może stwierdzić, iż reaguje zbyt emocjonalnie. Jednak ostatnie lata pokazały, iż radny Tomalak wykazuje cechy osoby nie do końca stabilnie emocjonalnie, a w mojej ocenie proces ten ma charakter postępujący. Burmistrzem będę jeszcze 2 lub 7 lat. Mężem i ojcem chcę być zdecydowanie dłużej. Wszystkich z Państwa zapraszam jednocześnie do dalszej współpracy. W przypadku chęci rozmowy drzwi moje gabinety są dla Państwa zawsze otwarte. Przed nami jeszcze sporo ciężkiej pracy na rzecz gminy i naszych mieszkańców. Życzę Państwu własnych obrad i wszelkich pomyślności. Z poważaniem burmistrz Konarszczyńcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To teraz wrócimy do debaty nad raportem o stanie gminy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos, kto zaproponował? Panie Przewodniczący, czy mogę odnieść się do tego tekstu, który został przedstawiony przez radnego? Proszę bardzo. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zupełnie przypadkiem, korzystając z parkingu
przy Urzędzie Miejskim, zauważyłem, że samochód pana burmistrza, tak jak tam zostało powiedziane, został zaparkowany na miejscu, które jest przewidziane dla parkowania dla osób niepełnosprawnych. O tym mówi znak, który też w moim poście został podkreślony i ta sprawa została zaakcentowana. Wszyscy, proszę państwa, wiemy, że jest to po prostu wykroczenie drogowe, parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. W tej chwili mandaty za to są w wysokości 800 zł. W moim poście nawiązywałem do tego, żeby pan burmistrz w sumie zapłacił dobrowolnie kilkakrotnie wyższą kwotę. Uważam, że powinien przeprosić wszystkich niepełnosprawnych, że skorzystał z tego miejsca. Tym bardziej, że obok jeszcze były inne miejsca wolne i nie było zupełnie powodu do tego, żeby blokować miejsca osobom niepełnosprawnym. Ja poruszam się samochodem służbowym, który ma prawo parkować w miejscu dla osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak, jeżeli nie wożę osób niepełnosprawnych, to po prostu tak nie czynię. Każdy z nas powinien wykazywać wielką empatię w stosunku do osób dotkniętych kalectwem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak trudno mają funkcjonować i poruszać się w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w sytuacji, gdzie jeszcze jest wiele barier, które należy pokonywać i niestety te bariery dla nich stanowią czasami przeszkodę nie do pokonania. Teatrzyk, z którym mamy w tej chwili miejsce, proszę państwa, został celowo przez pana burmistrza sprowokowany, wykorzystując sytuację. No, celowo nie chciał przybyć na dzisiejszą debatę. Pokazuje to, że niestety, ale jego ciężka praca, tak jak on to mówi, na rzecz gminy, polega na tym, że potrafi tylko robić sobie selfie na Facebooku i pokazywać dobre rzeczy. Natomiast zupełnie nie radzi sobie ze słowami krytyki, zwłaszcza z mojej strony. Zawieszenie udziału w sesjach i w pracach komisji jest w mojej ocenie tylko i wyłącznie pokazaniem, że jest to po prostu bardzo słaby burmistrz, który w bezpośrednim dialogu po prostu wypada bardzo blado i po prostu boi się takich bezpośrednich dyskusji na żywo. Jeżeli przez ponad 2 lata za jego plecami stało kilkanaście osób, które mu podpowiadało, jakoś sobie radzi. Natomiast w tej sytuacji niestety próbuje ją wykorzystać, przerobić na własne potrzeby. Ja sądzę, że stygmatyzowanie mojej osoby akurat w tym przypadku przyniesie zupełnie odwrotne efekty niż zamierzone przez pana burmistrza Tomasza Sińskiego. Został wybrany przez społeczeństwo Świebodzina i powinien z otwartym, z podniesioną przyłbicą po prostu pokonywać wszystkie trudności i powinien stawać do debaty dla dobra naszych mieszkańców i naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję. Wobec powyższego przypomnę, że jesteśmy w punkcie debaty nad raportem o stanie gminy. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby zabrać głos. Pan Tomalek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otrzymaliśmy dokument, z którym pozwoliłem sobie dosyć szczegółowo się zapoznać. Muszę państwu powiedzieć, że moja ocena tego dokumentu jest dosyć mocno negatywna. Pozwolę sobie po kolei przeanalizować wszystkie punkty. Na jednej z pierwszych stron, zdaje się to byłaby strona trzecia, jest tekst z podpisem pana Tomasza Sińskiego, właściwie z wydrukowanym. Właściwie to nie jest podpis, tylko jest napisane, że to jest Tomasz Siński. Mam wrażenie, że te dwa akapity, które państwo macie na tej trzeciej stronie, to jest tekst, który został stworzony przez pana burmistrza, natomiast cała reszta nie została przez niego przeczytana. Obawiam się, że niestety, ale nie została przeczytana tak naprawdę od początku do końca przez żadnego z pracowników pana burmistrza, ponieważ jest to stworzone w bardzo wielkim chaosie, bałaganie redakcyjnie. Myślę, że tutaj kolega Daniel Prałat potwierdzi, jest to jedna wielka porażka, czyniąca wielki zamęt informacyjny.
Na stronie czwartej, kolejnej, proszę Państwa, mamy informację o sytuacji demograficznej w gminie Świebodzie. Niestety informacje z tej strony nie pokrywają się z informacjami zamieszczonymi na stronie 56. Na tej stronie mamy informację, że w mieście mieszka 19 937 osób, natomiast na stronie 56, że 20 997. Na stronie czwartej jest napisane, że w całej gminie mieszka 27 852 osoby, natomiast na stronie 56 jest zgoła inna informacja, mianowicie, że jest to 29 051 osób. Ta sama sytuacja dotyczy również mieszkańców wsi. Urząd nie potrafi sobie, proszę Państwa, nawet poradzić z tak prostymi informacjami jak liczba mieszkańców. Przechodzimy dalej z informacji, które tutaj są zamieszczane. Na stronie 8 mamy zamieszczone, proszę Państwa, informacje o tym, że kredyt jest w wysokości 32 milionów złotych. I ostatni akapit brzmi mianowicie tak. Mimo zadłużenia gmina Świebodzin spełnia wskaźniki zadłużenia, co umożliwia gminie zaciąganie zobowiązań w celu dalszego rozwoju. Według mnie to jest sformułowanie niestety, ale jest zupełnie nieprawdziwe i nie oddaje rzeczywistości. Trudno właściwie zrozumieć tą treść, bo według mnie kredyt wzięty dzisiaj ograniczy rozwój w przyszłości. Zablokuje po prostu możliwość rozwoju przyszłych pokoleń w kolejnych latach. I taka treść jest zupełnie nieodpowiednia co do tej sytuacji naszej finansowej. Na stronie 9, na której zaczyna się informacja o strategii rozwoju gminy Świebodzin, mamy informację, mianowicie wymienione punkty wynikające ze strategii. W zasadzie drugi, trzeci, czwarty punkt został omówiony, natomiast jakimś dziwnym trafem nie rozwinięto w ogóle informacji na temat gospodarki lokalnej. Nie wiem, dlaczego burmistrz nie aktywizował przedsiębiorczości, albo należałoby zadać pytanie, co zrobił w temacie promocji zatrudnienia, bo na ten temat w ogóle nic nie ma. Jeżeli nie zostało nic zrobione, to należałoby zapisać, że niestety, ale w tym obszarze nic się nie działo. Co do obszaru strategicznego numer 2, środowisko i zasoby, dziwi mnie właściwie punkt drugi, gdzie została umieszczona ścieżka rowerowa Świebodzin-Grodzisze. Mam pytanie, co ma wspólnego ta ścieżka z wykorzystaniem zasobów środowiska? Na kolejnych stronach widzimy kolejne ciekawe rzeczy. Na stronie 11, która mówi o planach zagospodarowania przestrzennego i strategiach gminy, jest informacja o tym, że firma Budplan opracowuje strategię, właściwie nie strategię, tylko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin. Wiemy już, że ta strategia napotyka wiele trudności w opracowaniu. Między innymi związane to jest z tym, że nieprawidłowo zostały oszacowane wielkości powierzchni mieszkalnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Chciałbym również przypomnieć, że strategia ta w swoich założeniach będzie czyniła bardzo dużo zła dla właścicieli osób fizycznych i właścicieli gruntów innych, między innymi rządowych, gdzie zgodziliście się Państwo na to, żeby tę strategię po prostu zmienić w bardzo niekorzystny sposób. Mamy, proszę Państwa, na stronie 15 zamieszczone informacje na temat między innymi budżetu obywatelskiego. I jak Państwo widzicie w tę tabelę patrząc, no niestety z punktów, które tu zostały przedstawione, no, udało się tylko zrealizować numer 20, punkt numer 21, czyli uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Lubinisko. Natomiast pozostałe, znajdujące się na tej stronie, w ogóle nie zostały zrealizowane. Mowa tu o
takim zadaniem jak Gotyk, reaktywacja, budowa skateparku w Jordanowie, klub Przyjaciele, skatepark na ulicy Słonecznej Wschodniej. Na kolejnej 16 stronie nie zrobiono pomieszczeń magazynowych w Rzeczycy. Jest informacja, że na wniosek sołtysa zostało to anulowane. Szkoda niestety, że tak dużo tych zadań zostało zaniechanych lub anulowanych. Jedynym ze zrealizowanych zadań znajdujących się na stronie 16 jest zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej za kwotę 15 tysięcy złotych. Na stronie 17 projekty ekologiczne, w punkcie pierwszym nowe gazony kwiatowe i nasadzenia drzew w Rzeczycy. Zadanie w ogóle nie rozpoczęte i nie zrealizowane z tego, co tutaj się zdołałem doczytać. Na stronie 18 mamy informację, proszę Państwa, mianowicie taką. Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Świebodzin w roku 2022. No skoro jest to materiał dotyczący roku 2021, nie widzę sensu, żeby po prostu te informacje tutaj zamieszczać. Także mamy zarówno w zadaniach dużych, jak i w zadaniach małych informacje na rok 2022. Na kolejnej stronie jest to ta sama sytuacja. Na stronie 19. Zadania miękkie, realizacja w 2022 roku. Zadania ekologiczne, realizacja w 2022 roku. Według mnie te informacje po prostu nie powinny się znaleźć i ta informacja tutaj w ogóle nie pasuje. Na stronie 20 mamy kolejne informacje na temat budżetu obywatelskiego z 2020 roku znowu. Oczywiście są również zamieszczone zdjęcia, które mi przy wydruku to kompletnie się słabo wydrukowało, jakieś takie bardzo złej jakości. Jesteśmy na stronie 20, tak chciałbym Państwu przypomnieć, natomiast o tym samym jest mowa na stronie 35, dokładnie o tym samym. Przechodzimy na kolejne strony. Widzicie Państwo jakieś takie dziwne fotografie, które w ogóle niczego nie pokazują, tylko zaciemniają obraz. Jesteśmy na stronie 23. Jest informacja o doposażeniu placu zabaw na osiedlu Kopernika. O tym samym jest informacja na stronie 37. W punkcie 5 jest, proszę Państwa, informacja ze zdjęciem budowa wiaty rekreacyjnej w Gościkowie. Dokładnie o tym samym jest również na stronie 69. Na stronie 24 jest punkt, właściwie ustęp 6, obszary działalności burmistrza Świebodzina. Według mnie to nie powinna być taka treść, powinno być napisane obszary działalności gminy Świebodzin. Na stronie 26 mamy, proszę Państwa, na przykład na 26 stronie bardzo małe zdjęcia, nieczytelne. W ogóle to jest taki schemat i taki styl tego opracowania. Zdjęcia, które właściwie, z których nic nie można doczytać, pomimo że strona jest duża, nikt sobie nie zadał trudu, żeby te zdjęcia jakoś powiększyć albo rozplanować, jak po prostu komu lepiej. No jest po prostu wydanie masakryczne. I tak mamy na stronie 30, 31. Nakarmiono nas, proszę Państwa, zdjęciami, żeby uzyskać jakiś efekt. Nie wiem, jaki to miał być efekt i zamierzenie. Być może takie, żeby stworzyć wrażenie, że to jest po prostu bardzo takie mądre, obszerne opracowanie, albo żeby znudzić czytelników, że to jest po prostu ponad 100 stron. Mnie to jakoś w ogóle nie przeszkodziło. Tu mamy też genialne po prostu opracowanie, że jest, proszę Państwa, 5 zdjęć, z których nic nie wynika, na pół strony rozmieszczone. I to jest właśnie strona 35, na której już jest znowu pisane o tym, rozbudowa i doposażenie placu zabaw miejscowości Kępsko, o czym wcześniej była mowa na stronie 20. Na stronie 36 znowu mamy po prostu małe zdjęcia w ilości 5 sztuk. Na stronie 37 jest znowu informacja, proszę Państwa, która znajduje się na stronie 23. Doposażenie istniejącego placu zabaw na osiedlu Kopernika w Świebodzinie. Dalej, wyżej, ta sama sytuacja się powtarza, znowu o ulicy Słonecznej.
tak kartka po kartce, pozwoliłem sobie to wszystko przeanalizować. I proszę Państwa, na stronie 47 znowu mamy punkt, właściwie ustęp 6.3, ochrona środowiska naturalnego i się mówi o działalności burmistrza w zakresie realizacji zadań ujętych w programie ochrony środowiska. Nie wiem, czy to jest działalność burmistrza, bo według mnie to jest działalność gminy. No i jest ciekawy dosyć punkt, ustęp 3. W ramach ochrony przed podtopieniami oraz skutkami suszy w 2021 roku została przyznana dotacja celowa z budżetu gminy Świebodzin w wysokości 35 tysięcy złotych. Ja bym to inaczej zupełnie nazwał, bo to trochę inny cel ma, no ale tak, tak to zostało nazwane. Na stronie 48 jest dosyć ciekawa informacja. Punkt 7. W ramach zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji gmina dzierżawi od nadleśnictwa Świebodzin grunty, na których wykonano ścieżkę rowerową na odcinku Lubogóra Łobok za kwotę, uwaga, 553 zł 86 groszy. Chyba nie tak to zostało zredagowane, bo tutaj trudno dojść w ogóle, o co chodzi. Chciałbym zwrócić uwagę, że takich po prostu sformułowań jest bardzo wiele. Znowu zdjęcia, nie wiem po co te zdjęcia, ale ktoś uważał, że to jest fajne. No i jest tutaj kolejne zdjęcia, jest z podpisem zioła w tamicy. Chyba nikt nie widział dziur, skoro tu jest napisane, że to są zioła. No i oczywiście na stronie 53 nagle znajduje się zdjęcie z bocznym podpisem. Aranżacja świąteczna na latarnię. Skąd się to wzięło nagle na tej 53 stronie zupełnie? Nie mogłem dojść. No znikąd. Prawdopodobnie to przyczyna jest tego, że się nikomu nie chciało tego przeczytać od początku do końca. Gdzieś zostało, ani to jest nie w tym punkcie w ogóle. Na stronie 54 mamy informację na temat umów na odbiór odpadów z gminnych obiektów. Jest informacja, że zawarto umowę 4 listopada 2020 roku na wykonanie usługi pod nazwą Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2021 z firmą Transformacja Marcin Wijat, Gołobok, ulica Słoneczna 17, gmina Skąpe. Miałbym tu pytanie, dlaczego, skoro usługi te wykonuje nasz ZWK i WK, nie zostało to zlecone zakładowi wodociągów. To dla mnie jest bardzo dziwne, jest to oddawanie kolejnych strumieni pieniędzy, którymi dysponuje gmina Świebodzin, po prostu w obce ręce. Na stronie 56 mamy oczywiście informacje sprzeczne ze stroną numer 4, o czym już mówiłem, jak chodzi o liczbę mieszkańców. Tego jest dosyć dużo, chciałbym to powoli zrobić. Jestem dopiero tak chyba już poza połową. Na stronie 66 znowu, proszę Państwa, mamy informację o budżecie obywatelskim. No jakoś, nie wiem skąd się tu nagle dowzięło. Budowa i wyposażenie wybiegu dla psów i wykonanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej na ulicy Słonecznej w Świebodzinie. Tak sobie nagle znowu. To jest taki temat, który się czasami pojawia w zaskakujących miejscach. No ale tak to widać jest. Na stronie 69 znowu mamy o budżecie obywatelskim. Co już było pisane wcześniej na stronie 23. Kolejne informacje, proszę Państwa, mamy na temat oświaty. Jeżeli w ostatnich latach Państwo obserwujecie, jak funkcjonuje nasza oświata, to myślę, że dotarło do Was informacja, mianowicie, że jest jedna taka szkoła, która bardzo mocno wstaje. Ja o tej szkole pisałem na swoim Facebooku informację w poprzednim roku bodajże, jak to pan burmistrz Tomaszewski dyrektorowi szkoły wręczał nagrodę za jakieś wyjątkowe osiągnięcia. Wtedy ja pisałem o bardzo negatywnych skutkach działalności tej placówki, mianowicie
chodzi tu o szkołę numer 1, że wyniki bardzo mocno odbiegają od przeciętnej krajowej i wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że są jednymi z najgorszych wyników w kraju. Wtedy byłem bardzo mocno krytykowany przez kilka osób z kręgu burmistrza, być może z kręgu również osób związanych z panem dyrektorem tej placówki. I zarzuty były pod kątem, że niestety to jest zmanipulowana ocena, nieprawidłowa ocena, ponieważ ta szkoła prowadzi również oddział OHP. Ja wtedy już nie chciałem tego drążyć, ponieważ ta moja informacja wtedy miała być impulsem do tego, żeby burmistrz coś zrobił w temacie poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży w tej szkole. Jak się okazuje, proszę Państwa, kolejny rok minął. No i tutaj w swoim geniuszu ktoś błysnął i zamieścił informację na stronie 79. Jakie to wyniki właśnie z OHP i bez OHP? Jak Państwo sobie to przeanalizujecie, to po prostu włos się jeży i niestety, ale moja ocena sprzed roku jest dalej trafiona i jak sobie Państwo przeanalizujecie, po prostu ta szkoła naprawdę odbiega swoimi wynikami od wyników innych placówek w mieście i jeżeli tu my jako władze i pan burmistrz jako organ prowadzący nic z tym nie zrobią, to uważam, że będziemy wszyscy winni temu, że stracimy masę talentów, stracimy młodzi ludzie, którzy uczęszczają do tej szkoły. Zupełnie nie ze swojej winy zostaną ukarani za bezczynność czy zaniechanie pewnych działań przez osoby do tego uprawnione, ponieważ tam się musi dziać, proszę Państwa, jakiś dramat. Zobaczcie, jak wyglądają wyniki tej placówki. To nie jest, proszę Państwa, tylko jest w jednej dziedzinie. Zwróćcie również uwagę, w tamtym roku chyba tego nie było, a jak było, to ja nie pamiętam, ale w egzaminy z języka niemieckiego 32%. To jest po prostu dramat. Inne, nie chcę się już pastwić nad dyrektorem, ja myślę, że powinien zrezygnować z tej funkcji. Powinniśmy znaleźć inną osobę, która się po prostu zajmie reaktywacją, odbudową tej placówki, bo tak być nie może. Zwróćcie uwagę, jak funkcjonują doskonale inne nasze szkoły. Zdobywają nagrody, dzieci doskonałe wyniki mają. Wszystkie szkoły oprócz szkoły numer 1. Czy nie możemy sobie poradzić po prostu z jednym dyrektorem? Czy burmistrz jest bezsilny w tym przypadku? Jeżeli my, proszę Państwa, nic nie zrobimy, a Państwo będziecie tylko głosowali za i brawo bili po prostu i udawali, że się nic nie dzieje, to my będziemy również odpowiedzialni za tą krzywdę, która się dzieje po prostu i która jest wyrządzona tej młodzieży. Nie możemy być obojętni, Panie Danielu. Coś z tym trzeba zrobić. Proszę zwrócić uwagę, jak fajnie funkcjonuje nasze muzeum, jak dobrze funkcjonuje biblioteka, inne placówki. Czy nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby to po prostu do jakiegoś poziomu podciągnąć? Według mnie to skandalem jest to, że po prostu pozwalamy na takie działania. To są moje uwagi, proszę Państwa, jak chodzi o sam raport o stanie gminy Świebodzie. Natomiast skoro jest tak zwany czas nieograniczony, to chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami z minionego roku na temat właściwie działalności burmistrza i naszej współpracy. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale ja to bardzo zauważyłem. Uważam, że się też wielka krzywda dzieje w naszej gminie, że pan burmistrz nie konsultuje z nami podejmowanych decyzji wcześniej, zanim gdzieś one ujrzą światło dzienne. Ma to miejsce i miało to miejsce już wielokrotnie. Uważam, że ignorancja w tym obszarze jest bardzo szkodliwa, a dotyczy chociażby braku konsultacji w temacie zgłaszanych wniosków o wsparcie finansowe, czy do Polskiego Ładu, czy do innych instytucji, które te pieniądze dokładają. Mówię to o wszystkich przedsięwzięciach, które były składane po prostu przez burmistrza i przez gminę Świebodzin na dofinansowanie, a o których my jako radni dowiedzieliśmy się już po czasie. W poprzednim roku było wiele zdarzeń, które budziło bardzo negatywne moje
tutaj skojarzenia. Między innymi nie mogę się pogodzić ze sposobem prowadzenia niektórych spraw, mianowicie wyrzuceniem pani fryzjerki z lokalu przy Piłsudskiego 7. Sprawa, z jaką burmistrz rekomendował Radzie, a państwo przegłosowaliście. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Straciliśmy pieniądze, które odpłynęły do spółki gdzieś tam w Wielkopolsce, w Poznaniu. O zmianie studium już wspominałem. Uważam, że tak nie powinno się robić i to jest bardzo zła rzecz. To, że zostały wypłacone pieniądze, 7700 zł, za blaszaną budę przy ulicy Dworskiej, to też, proszę państwa, w mojej ocenie jest skandal. Bo ja chciałem przypomnieć, że ten budynek został zbudowany nielegalnie, powinien rozebrany zostać przez dotychczasowych użytkowników, a działka powinna bez budynku zostać po prostu sprzedana w przetargu. O błoniach pisałem bardzo szeroko. 5 700 000 zł oddane. I zwróćcie państwo uwagę, jakie skutki to wywołuje. No skoro nie udało się zagospodarować to chociaż tych pieniędzy, to chociaż dobrze byłoby, aby dopilnować wykonanie tychże błoni w sposób prawidłowy. I nie tak dawno pan burmistrz zwrócił się, a państwo przegłosowaliście przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wykonanie dodatkowych prac polegających na wyregulowaniu stosunków wodnych na tych terenach, ponieważ po prostu tworzą się zastoiska. Można było skorzystać z dofinansowania i wykorzystać to, rozliczyć w ramach dofinansowania, gdyby ktoś prawidłowo nadzorował te wykonanie tych prac i tych robót. Natomiast dzisiaj my płacimy sami, w 100% musimy po prostu za te roboty płacić z pieniędzy podatników. Według mnie to jest po prostu ewidentna niegospodarność, ale niestety no tak to w tym urzędzie już się dzieje. Cały czas mieliśmy, proszę państwa, w ostatnim czasie bój o południową obwodnicę. Sami widzicie, jakie w tej chwili się stworzyły możliwości i w jakim stopniu rząd dofinansowuje te inwestycje. Według tutaj informacji, które otrzymałem, w tej chwili burmistrz dysponuje kwotą 16 albo 17 milionów złotych, będzie dysponował taką kwotą na realizację tej inwestycji ze środków rządowych. Jeszcze nie tak dawno próbował forsować rozwiązania takie, aby wchodzić w budowę tej południowej obwodnicy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, co spowodowałoby dodatkowe koszty obsługi chociażby finansowej, kredytowej przez podmiot zewnętrzny w kwocie, z tego co pamiętam, ponad 3, a chyba około 5 milionów złotych. To nie jest sukces pana burmistrza, tak jak na Facebooku sobie będziecie coś czytać. To jest sukces, proszę państwa, nasz i w szczególności również wasz, bo w sumie to nasza wiedza i doświadczenie spowodowało, że udaremniliśmy te głupie pomysły pana burmistrza Tomasza Sińskiego. O szkole numer 1 już dosyć szczegółowo mówiłem przy raporcie, nie będę się powtarzał. Bardzo bulwersują mnie takie fakty, jak chociażby brak dostępności urzędu prowadzonego przez burmistrza Tomasza Sińskiego, brak dostępności dla petentów i dla mieszkańców. Pomimo, że nie było już COVID-a, przez bardzo, bardzo wiele miesięcy po prostu urząd był zamknięty. Widać, że burmistrz niechętnie po prostu widzi ludzi u siebie w urzędzie. Tak się złożyło, że ostatni dzień, w piątek, kilka dni temu, była podobna sytuacja. Nie wiem, na jakich zasadach to zostało zrobione, ale wszystkie urzędy z tych, co ja widziałem, Urząd Marszałkowski, Urząd Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, Urząd Prezydenta Zielonej Góry, Starostwo Powiatowe w Świebodzinie były otwarte, a w Świebodzinie było zamknięte. Nie można, proszę państwa, zamykać się przed petentami. Trzeba by było mieć świadomość, że piątek, ostatni, był dniem, że dla wielu osób wolnym od pracy, którzy być może zaplanowali sobie jakieś załatwienie sprawy w urzędzie, niemniej jednak zostało im to uniemożliwione. Zapomina się w tym momencie o tym, że właściwie po co ten urząd jest i dla kogo on powinien pracować. Dla kogo powinien pracować burmistrz. Burmistrz zapomina o tym, że pracuje za pieniądze podatników i to powinien być taki po prostu podstawowy element jego działalności. Lubuskie Centrum Ortopedii. Pamiętacie państwo, jeszcze nie tak dawno, burmistrz w swoich komentarzach
próbował informować, że to będzie wielki sukces, że zostanie współpraca podjęta w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim czy ze samą spółką i że gmina włączy się w proces rozbudowy zamku. Jak już mówię, co do czego, proszę Państwa, grupa nielicznych, garstka radnych zechciała wziąć udział w spotkaniu. Temat po prostu nagle zniknął. No, w ogóle przestał być modny. Nagle okazało, że nic z tego nie będzie. Bardzo się burmistrz jarał tym tematem, ale się nagle przestał jarać. Z grantami na komputery było to samo. Byli ludzie, którzy pytali w urzędzie wyzwaniami, dostawali informacje o tym, że w ogóle nie będzie tego tematu realizowany. No, pod wpływem pewnych impulsów burmistrz zdecydował się. Co prawda z dużym opóźnieniem, niemniej jednak podjął pewne działania. Jak się okazało, z dużym sukcesem, ponieważ wszyscy to finansowanie otrzymali. Gdybyśmy my nie próbowali motywować burmistrza do jakichkolwiek działań, nic by z tego nie było. Oczywiście burmistrz ogłosił, że to był jego sukces, tak? Cały ten bałagan, który potem powstał, był spowodowany początkową opieszałością naszego burmistrza. Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami bitwy o rozłogi. Dobrze, że Państwo się zdecydowaliście pomóc tym mieszkańcom i zostały podjęte odpowiednie działania. Po raz kolejny Rada uratowała burmistrza przed działaniem na szkodę mieszkańców. No, było jeszcze takie zdarzenie, właściwie ono cały czas ma miejsce. Został zbudowany parking na osiedlu Widok. Próbowałem o tym, pisałem, próbowałem jakoś zmotywować, zastanowić nad tym problemem pana burmistrza, żeby po prostu zmienił zdanie. No, niemniej jednak, jak Państwo widzicie, chociażby ten apel dzisiejszy, jak i te dotychczasowe działania, jak się burmistrz uprze, to po prostu już zdania nie zmieni. Uważam, że jest w wielkim błędzie, że po prostu powinien to zmienić. To by było na tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Ja. Proszę Pani Radna. Jeżeli chodzi o kwestię budżetu obywatelskiego, Komisja Rewizyjna w kwietniu 2020 roku przeprowadziła sumiennie oraz rzetelnie kontrolę budżetu obywatelskiego od początku kadencji naszego burmistrza. Wnioski zostały przedstawione na poprzedniej sesji. Każdy z radnych miał możliwość zapoznania się z wnioskami. Realizacja poszczególnych zadań już nie wynikała tutaj z działalności burmistrza, ale z różnych przyczyn, z niedoszacowania wartości zamówień przez inicjatorów danego budżetu obywatelskiego. Wnioski zostały przedstawione całej Radzie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku realizacja tych działań będzie już wyglądała inaczej, a działania w większości od roku 2018 do dnia dzisiejszego zostały przesunięte na rok 2022, tak więc większość zadań z budżetu obywatelskiego zostanie wykonana w roku 2022. A jeżeli chodzi o realizację zadania z drugiej naszych świebodzińskich błoni, jesteśmy po zakończonej kontroli tego zadania. Jeżeli chodzi o kwestię tych 5 milionów, wydaje mi się, że wydatkowanie tych 5 milionów nie było też możliwe ze względu na ograniczenia w konkursie realizacji tego zadania ze środków zewnętrznych. Tak więc wydatkowanie 5 milionów skutkowałoby niezakwalifikowaniem tych kosztów do realizacji zadania. Więc tutaj nie było możliwości wydatkowania w tej kwestii pieniędzy. Taka jest ocena moja, ale też zostanie to przedstawione na sesji sierpniowej do zapoznania się wszystkich radnych opinią komisji. Dziękuję bardzo. Proszę z Państwa. Pan radny Daniel Prawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, także chciałem odnieść się do przedstawionego dokumentu. Powiem tak, jestem bardzo pozytywny oczywiście tutaj. Jestem bardzo pozytywny do tego, co się dzieje w gminie nastawiony. Zgodzę się też z burmistrzem, zacytuję w tym pustym listu, który zastosował, że nie
wszystko wyszło tak, jakby chciał, ale bilans tej kadencji ocenia zdecydowanie na plus. I zgadzam się w tym, dyskusję z nim 100%. Oczywiście do tego dokumentu, jak pan radny przed chwilą wspomniał, też miałbym pewne uwagi, może stylistyczne, może inaczej poukładać pewne kwestie, które rzeczywiście się powtarzają, ale to wynika z pewnych rzeczy, że się powtarzają. Jeżeli jest mowa o ochronie zwierząt, no to wtedy racjonalną rzeczą dla mnie jest, że jest tam zdjęcie tego właśnie powstałego wybiegu z wschodniej, jak to zostało zorganizowane. Uważam, że najbardziej, żeby te nasi pupile mieli miejsce, gdzie mogą hasać, gdzie mogą zawsze swoje potrzeby, z uszanowaniem miejsc, gdzie my się przemieszczamy, tak? Oczywiście powiem też w ten sposób, że cieszę się, że gminy stać na branie kredytów, bo bez kredytów możliwości gminy były bardzo ograniczone, a patrząc na to, jak ona się rozwija w ostatnim czasie, w tej naszej karierze, która trwa, no to widać wyraźny skok. Skok cywilizacyjny, tak bym to nazwał. Bez kredytów nie byłoby to możliwe. Wspomniał tylko radny także o tych właśnie środkach, które będą rządowych, pozyskanych przecież właśnie przez cały aparat urzędniczy, bo oczywiście na czele tego aparatu stoi burmistrz, ale za nim stoją ludzie. Sam będzie w stanie sobie tego wszystkiego. Dzięki Państwu, dzięki urzędnikom będącym filarem każdej instytucji, każdego przedsiębiorstwa. Zasoby ludzkie są największym darem, największym skarbem, o którym trzeba dbać. I tutaj właśnie dzięki tej pracy Państwa wytężonej jest możliwość takiego, a nie innego rozwoju. Cieszy mnie też to, że atrakcyjność inwestycyjna gminy jest widoczna. Mamy to nasze logo, skrzyżowanie pełne możliwości i rzeczywiście to obecne już usytuowanie naszej gminy na przecięciu dwóch szlaków ważnych komunikacyjnych jest teraz wykorzystywane, co widać. Powstające grzyb po deszczu hale magazynowe czy produkcyjne będą generowały oczywiście olbrzymie wpływy do budżetu przecież gminy. Z tych wpływów będzie można realizować kolejne inwestycje, aby w ten sposób, nawet może pewne zapóźnienia, i sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Jednocześnie też można przyciągnąć nowych mieszkańców i na to też liczę. Jeżeli radny mówi o zdjęciach, ja uważam, że są bardzo dobrej jakości. Uważam, że zresztą, jak powiedziałem, ale niestety umknęło mi to, że te zdjęcia dają pogląd, bo nie we wszystkich miejscach jako radny mogę być, szczególnie więc w tym momencie, a te miejsca, chociaż te zdjęcia mógł zobaczyć i to znamie też inspiruje, żeby to miejsce odwiedzić, zobaczyć, jak ono wygląda rzeczywiście w realu, jak ono wygląda w pewnym okresie użytkowania tego miejsca. Czy to miejsce jest zadbane, czy dbają o to sami mieszkańcy, którzy często wnioskowali o pewne inwestycje. Uważam tylko, że zdjęcia są dobrym pomysłem. Ja akurat nie drukuję tych dokumentów, a ja oglądam wersji cyfrowej i tutaj jest kolorystyka. Wszystko jest uwidocznione tak, jak należy. Uważam też, że jeżeli pan radny twierdzi, że aranżacje latarni zimowych były nie na miejscu, no to był punkt dotyczący porządku i czystości w mieście. Uważam, że jak najbardziej to zdjęcie wykonane w tej tematyce zaklasyfikowanej jest jak najbardziej na miejscu, tak, żeby pokazać, że to było takie piękne ujęcie, gdzie tego śniegu tam troszeczkę leżało i to wszystko takie spompane w tej zimowej atmosferze. Co do polityki odpadowej, panie Krzysztofie, tutaj też przypominam sobie, nie wiem, czy pan może to, o tym zapomniał, że kiedy nasza spółka gminna Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych przejmował w zeszłym roku, w styczniu, była mowa właśnie o tym, że on będzie odbierał na terenie gminy. Nie była mowa, nie było możliwością, żeby tymi środkami, które na początek zostały wykorzystane, kiedy startowali, od razu pełną parą przejąć wszystkie możliwości. I skąd pewnie jest przecież dobrze z obiektów gminnych, ta firma zewnętrzna te obowiązki nadal pełniła. Tak to wyglądało, bo wiadomą rzeczą jest, że od razu rzucić na głęboką wodę, to można pomysł czy wykonawców w tym momencie spalić, a nie o to przecież chodziło. Jak widzimy,
myślę, że to naprawdę też bardzo dobrze działa. Nawet chyba lepiej działa niż to było przez firmę zewnętrzną, czyli zgodnie z tym, co pan kiedyś o to postulował, żebyśmy sami to robili, bo wtedy wiadomo, każdy gospodarz dba o swoje obejście i tutaj też to jest widoczne, że z tą polityką odpadową jest prowadzone dobrze, choćby o czym świadczy nie podnoszenie przez nas, nie jesteśmy nas zmuszeni tego, żeby podnosić opłatę sieciową, która jak wiemy w innych gminach no nie wygląda już tak, czy wysokość tych opłat nie jest tak niska, nie jest też ciągle regulowana, a wiemy sobie Państwo, co się dzieje na naszym europejskim podwórku, jak szukują ceny środków napędowych, co oznacza przekłada się na wszystkie nasze sfery życia. Na razie nie jesteśmy złożeni i oby to władne i mieszkańcy nie musieli ponosić wyższych kosztów generowanych opłat za odpady, a widzę też, że tych odpadów jest więcej. Bo jeśli pamiętam, chyba 2 lata wstecz było chyba 11 tysięcy ton, teraz chyba widzę, że jest 13 tysięcy ton, a więc wyraźny wzrost jest ilości przez rok wytwarzanych odpadów. Co do sytuacji w PSPR, też pan Krzysztof, już kilkokrotnie myśmy się ścierali na komisjach. Pamiętam i to będę podtrzymywał panu, że możliwość weryfikacji sytuacji, jeżeli pan tak bardzo chce tylko przez pryzmat egzaminów ósmoklasisty obecnych weryfikować jakość poziomu kształcenia absolwentów, będzie możliwa w przyszłym roku, czerwiec, kiedy poznamy te wyniki, bo wtedy obecne klasy 7 w tej szkole, klasy, które były od początku, od klasy 4 prowadzone przez nauczycieli tej szkoły, będą zweryfikowane właśnie tym egzaminem zewnętrznym i będzie to można porównać na przykładzie innych szkół. Wtedy będzie widać tą już 5-letnią pracę z tymi uczniami. Przez te ostatnie lata to zawirowania wywołane przez deformę pani Zalewskiej i z tym związane różnego rodzaju no niestety komplikacje, niestabilność na rynku w tym momencie nauczycielskim, o czym za chwilę będziemy głosowali, tak? Chcą zatrzymać nauczycieli w systemie oświaty. Dajemy im, mam nadzieję, im szansę na to, żeby się nie żegnali z tym zawodem, ale żeby chcieli nadal ten zawód wykonywać. Jakże istotny dla całego społeczeństwa. Więc w tym momencie nie będę tego więcej mówił, bo to będziemy mogli o tym rozmawiać w przyszłym roku, prawdopodobnie na komisji październikowej, kiedy będzie informacja o wykonaniu zadań oświatowych i wtedy możemy zobaczyć, kto z nas miał rację. Co do właśnie błoni, pan tu wspomniał jeszcze o właśnie ponad 5 milionach złotych, które trzeba było zwrócić. Pani Marta też wspomniała, że no, projekt, który był przez Państwa przygotowany, jeśli przez Pana też między innymi gdzieś władzą, nie do końca, jak się później okazało, był możliwy do zrealizowania. Pewne rzeczy, które zostały zakwalifikowane najpierw przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, potem zostały z tego projektu usunięte. I taką kwotą się to zamknęło, że niestety ktoś nie dopatrzył, ktoś, jak Pan tutaj zarzuca teraz urzędnikom gdzieś może jakieś niedociągnięcia. To tutaj za Pana rządów też były takie niedociągnięcia i te niedociągnięcia takim się dzisiaj skończyły bilansem finansowym dla gminy, że musiała taką dość spokojną kwotę pieniędzy zwrócić. Zawsze ja jestem też człowiekiem, który stara się robić coś najlepiej jak potrafię. To wymaga mnóstwo energii i zaangażowania. A nie zawsze, no nie wszyscy mają taką samą mentalność i nie wszyscy dają siebie zawsze 100%. To jest normalne, ja to rozumiem. Pracuję z dziećmi, te dzieci są różne, jak my jesteśmy różni, więc nie wszyscy będą chcieli. Zawsze patrzę na to, w danym momencie już trzeba dać siebie 100%, ale odpowiednie zmotywowanie człowieka, co nie jest rzeczą prostą, może wyzwolić mi dodatkową chęć do rozwoju, do działania, do pracy na rzecz gminy. I tutaj ja za to bardzo dziękuję właśnie i panu burmistrzowi, i pani burmistrz, i państwu kierownikom tutaj siedzącym na sali, ale i tym, których nie ma, ale także i urzędnikom, którzy są i którzy tą ciężką pracę wykonują. I widać, że jest to kolejny dobry rok
dobry rok, o czym świadczą te, o których już nie wiem, dofinansowania w tymże roku, więc te wnioski, które Państwa składamy, za chwilę też będzie kolejny projekt o programie gospodarki niskoemisyjnej, jak Państwo się wczytacie, no to tam też robi to wrażenie. Na mnie to robi wrażenie, mam to też gdzieś tam, kibicuję temu, żeby te tam przedsięwzięcia się powiodły, a to wymaga olbrzymiej pracy ludzi, zaangażowania, zespołu. No jeden człowiek tego nie pociągnie. Ciągłe krytykowanie, panie Krzysztofie, nie pomaga, tak? W psychologii jest też takie badanie udowodnione, powinny być, panie Krzysztofie, trzy głaski, jedna krytyka. Taki to powinien być stosunek. Trzy głaski, jedna krytyka. Wiem, że nie jest to łatwe, bo też jestem osobą dosyć wymagającą, ale staram się mieć to gdzieś na uwadze, żeby jednak ten szal wyważać. Bardzo oceniam pozytywnie raport o stanie gminy, to co się dzieje w gminie, tak mówię jeszcze raz i jestem i będę głosował za jego przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ktoś z Państwa radnych? Pan radny Tomalny. Bardzo mi przykro, panie Danielu, ale w żaden sposób się nie mogę zgodzić z Państwa oceną. Niepotrzebnie pan brnie po prostu w zaparte. Uważam, że powinniście się przyznać do błędów, które popełniacie i burmistrz natychmiast powinien podjąć odpowiednie działania, które powinny zreformować funkcjonowanie szkoły nr 1. Przypomnę panu, że inne placówki oświatowe działały również w trudnych warunkach i na nic nie można zrzucić to, że macie po prostu najgorsze wyniki nauczania. Trzeba by było się wziąć za robotę, bo mówię jeszcze raz, krzywdzicie te dzieciaki. Czy pan tego nie rozumie? Pan tutaj brawo bije burmistrzowi, ale po prostu wygląda, jakby pan był kompletnym ignorantem. Bardzo mi przykro to słuchać z pańskich ust, naprawdę. Bo trzeba by było, jak się coś powie, to trzeba się zastanowić właściwie, co się mówi, tak? To, co pan powiedział, to po prostu no, zaskakuje mnie, bardzo mnie zaskakuje. Ten raport się panu podoba? Pan się do każdego i on czepia przy redakcji po prostu uchwał, a tu się panu ten raport podoba? Przecież to jest normalnie niechlujnie wyprodukowany dokument, który nas obraża. W swojej formule i w swojej formie nas obraża, tak? Po prostu wstyd, wstyd, że to takie coś zostało po prostu przedstawione. Nikt tego nie przeczytał na urzędzie. Tak nas szanują i tak szanują mieszkańców po prostu. Władze dzisiejsze tu się budzi. Bardzo mi przykro z tego powodu. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Skoro nie, to zamykam debatę nad raportem o stanie po gminie Świerocin. Przechodzimy do głosowania nad udzielenie wotum zaufania. Uchwała o udzielenie urzędnikowi wotum zaufania. Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Nie podjęcie uchwały o udzielenie burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o niepodjęciu burmistrzowi wotum zaufania. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią sekretarz Beatę Amrukowicz. Projekt uchwały drugi numer 595 w sprawie udzielenia burmistrzowi Świerocina wotum zaufania. Podstawa prawna uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się wotum zaufania burmistrzowi Świerocina. I paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminale.
gminy Świebodzin za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. W tym punkcie jako pierwszą poproszę o zabranie głosu panią skarbnik Izabelę Zawadzką. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o budżet roku 2021, to ja może króciutko tylko w cyferkach. Jeżeli chodzi o nasze dochody, zaplanowane mieliśmy 172 miliony, wykonaliśmy tych dochodów 175 milionów, czyli ponad zakładany plan. Jeżeli chodzi o nasze wydatki, 193 miliony planowane po stronie wykonania, to jest kwota prawie 182 miliony złotych. Mieliśmy zaplanowany deficyt budżetu w granicach 21 milionów. Po wykonaniu ten deficyt okazał się, że wynosi 6 milionów 772 tysiące złotych. Mieliśmy zaplanowany kredyt w kwocie 14 milionów złotych. Nie został on w całości wykorzystany. Wykorzystane zostało 11 milionów 800 tysięcy złotych i w związku z tym nasze zadłużenie na koniec 2021 roku wyniosło 32 999 568 zł. Jeżeli chodzi o statystykę, to z mojej strony było wszystko. Elementem sprawozdania z wykonania budżetu i to, co będziemy później głosować, jest również sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe składa się z czterech odrębnych sprawozdań, o których wspominałam i o których mówiłam na wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Poproszę również ponownie panią skarbnik o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Prawnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok wraz z informacją o stanie wykonania. To jest, taką opinię Państwo również dostali od nas do wiadomości i to jest uchwała nr 201 na 2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Świebodzin za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanawia wydać pozytywną opinię o sprawozdaniu burmistrza Świebodzina z wykonania budżetu gminy za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze składał pod względem formalno-prawnym przedłożone przez burmistrza Świebodzina sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniami statystycznymi oraz informacją o stanie mienia. Realizację budżetu gminy Świebodzin przedstawia niższa tabela, z którą również Państwo się mogli zapoznać. I dalej. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 stwierdza, iż dochody zrealizowano w kwocie 175 112 395 zł i 65 groszy, co stanowi 101,8% planu dochodów. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 181 884 430 zł i 82 grosze, co stanowi 94,2% planu. Przy planowanym budżecie deficytowym w kwocie 21 013 291 zł rok 2021 zakończony deficytem niższym, to jest w kwocie 6 772 035 zł i 17 groszy. Kwota długu gminy Świebodzin na koniec roku budżetowego wyniosła 33 217 zł i 44 grosze. Relacja określona w artykule 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarówno po stronie planu i wykonania jest zachowana. Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2021-2031 przedstawia poniższa tabela. Wskaźnik wyżej wymieniony jest zachowany w latach obowiązywania WPR. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera elementy określone w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jednocześnie skład orzekający wskazuje, że wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niższe niż wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami
organ stanowiący nie podjął jednak uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie artykułu 6r ustawy 2DA ustęp 2DA ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec powyższego skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia jak w sentencji uchwały. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego Lidia Jaworska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu jest odczytanie opinii Komisji Stałej Rady Miejskiej. Jako pierwszą poproszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej panią Martę Kołyn. Opinia Komisji. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej się odbyła dnia 1 czerwca 2022 roku. W sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego gminy Świebodzin za 2021 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia. Komisja rewizyjna w składzie Edward Cichański, przewodniczący komisji, Marta Komin, zastępca przewodniczącego, Małgorzata Osica, członek, Tadeusz Renowik, członek, po wnikliwej analizie przedłożonych przez burmistrza Świebodzina sprawozdań, sprawozdania finansowego gminy Świebodzin za 2021 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia pozytywnie opiniuję przedłożone przez burmistrza Świebodzina sprawozdania. Uzasadnienie. Komisja rewizyjna przeanalizowała sprawozdanie finansowe gminy Świebodzin za 2021 rok składające się z bilansu wykonania budżetu, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków oraz strat jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian z funduszu obejmującego dane wynikające ze zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych, informacji dodatkowej, nie wnosząc uwag do jego treści. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok zostało wykonane prawidłowo i rzetelnie. Burmistrz starał się wykonać założenia w uchwale budżetowej plan finansowy, który w trakcie roku był zmieniany i urealniany. 11 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz 25 zarządzeń w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków. Niewykonanie założonych planów związane było z pandemią COVID-19. Realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, burmistrz kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Sprawozdanie spełnia wymogi, bo oprócz załączników rachunkowych posiada część opisową, załącznik 2 oraz 4, w której omówiono wpływ środków pieniężnych i wykonanie po stronie wydatków poszczególnych zadań gmin. Integralną częścią wykonania budżetu jest załącznik nr 5, który przedstawia plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2021 rok. Na planowane dochody w wysokości 172 046 148 zł i 97 groszy gmina Świebodzin wykonała dochody w wysokości 175 112 396 zł i 65 groszy, co stanowi 101,78% zaplanowanych dochodów ogółem. Powodem tego wykonania dochodów było otrzymanie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 5 380 046 zł oraz środki z funduszu COVID-19 na realizację zadania Laboratoria Przyszłości w wysokości 805 500 zł, które zostaną wykorzystane w budżecie roku 2022. Jednocześnie należy zauważyć, że nie otrzymaliśmy wszystkich zaplanowanych środków z tytułu realizacji zadania Park Miejski Dolina Strugi Świebodzińskie. Kwota 2 624 529 zł oraz programu Maluch Plus w związku z aneksowaniem terminów realizacji inwestycji kwota 1 039 255 zł. Zaplanowanych wydatków w wysokości 193 059 490 zł i 97 groszy, wydatki majątkowe w kwocie 37 435 538 zł stanowiły 19,39% wydatków ogółem.
Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości 181 884 430 zł i 82 grosze, co stanowi 96,73% zaplanowanych wydatków ogółem, a wydatki inwestycyjne gminy zostały zrealizowane w kwocie 31 344 326 zł i 15 groszy, co stanowi 83,73% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Nie wszystkie z założonych zadań udało się zrealizować. Główną przyczyną niezrealizowanych zadań był COVID-19. Wydatki na realizację zadań z udziałem środków unijnych w roku 2021 zaplanowano w kwocie 14 367 926 zł 25 groszy. Z tego wydatkowano kwotę 12 815 006 zł i 53 grosze. Przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 21 13 291 zł budżet roku 2021 zamknięto deficytem w kwocie 6 772 035 zł i 17 groszy. Rozchody gminy Świerodzin w roku 2021 zamknęły się w kwocie 3 6 040 zł, na które składają się spłaty raty kredytu. Spłaty raty czterech kredytów. Do spłaty pozostała kwota 32 999 568 zł, co stanowi 18,84% wykonanych dochodów. Raty spłacone były wraz z odsetkami w terminach wynikających z zawartych przez gminę umów. W 2021 roku gmina Świerodzin zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 11 800 000 na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Gmina Świerodzin na dzień 31 grudnia 2001 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świerodzin za 2021 rok. Komisja rewizyjna zapoznała się również z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Świerodzin za rok 2021, sporządzoną na dzień 31 grudnia 2021 roku, która została sporządzona zgodnie z wymagami artykułu 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, dziennik ustaw 2021 pozycja 305 z późniejszymi zmianami na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych. Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez burmistrza Świerodzina informację o stanie mienia komunalnego gminy Świerodzin. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Planu Budżetu Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami, panie Dariusza Bogumanka. Opinia Komisji Planu Budżetu Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Świerodzinie na posiedzeniu 15 czerwca 2022 roku zapoznała się z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Świerodzin za 2021 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerodzin, sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021, informacją o stanie mienia komunalnego gminy Świerodzin według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Komisja przyjęła przedstawione sprawozdanie większością głosów. 15 za, 1 przeciw. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych, pana radnego Tadeusza Jędrzejczyka. Opinia. Komisja Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Świerodzinie na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 roku zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Świerodzin za rok 2021 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerodzin, sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021, informacją o stanie mienia komunalnego gminy Świerodzin według stanu na dzień 31 grudnia 2021. Komisja przyjęła sprawozdanie jednogłośnie, 9 głosów za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pana radnego Andrzeja Mazura. Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Świerodzinie na posiedzeniu 15 czerwca 2022 roku zapoznała się sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Świerodzin za rok 2021 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
gminy Świebodzin. Sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021. Informacją o stanie mienia komunalnego gminy Świebodzin według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Komisja przyjęła przedstawione sprawozdanie większością głosów. 4 za, 1 przeciw. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Pana Radnego Daniela Prawota. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Świebodzinie na posiedzeniu 15 czerwca 2022 roku zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin, sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, informacją o stanie mienia komunalnego gminy Świebodzin według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Komisja przyjęła przedstawione sprawozdanie jednogłośnie. 9 członków było za. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Kolejnym punktem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy jest dyskusja. W związku z czym otwieram dyskusję, więc proszę z Państwa chciałbym zająć głos. Skoro nie ma, to przystępujemy do kolejnego punktu. Podniesie uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok. Czy macie Państwo, proszę Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały. To jest projekt numer 590 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Oczywiście w podstawie prawnej będzie poprawiony samorząd gminy będzie dopisany z późniejszymi zmianami. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Świebodzin za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi i pytania do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na terminach. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok większością głosów. 18 radnych głosowało za, 1 radny przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Świebodzina. Tutaj poproszę zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej panią Martę Komin o przedstawienie, o odczytanie stanowiska komisji rewizyjnej i przedstawienie wniosku komisji w sprawie absolutorium. Wniosek numer 1 na 2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Świebodzina z dnia 1 czerwca 2022 roku. Na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w dzienniku ustaw 2022 Komisja 559 z mniejszymi zmianami. Komisja Rewizyjna w składzie Edward Dzichański, przewodniczący komisji, Marta Komin, zastępca przewodniczącego, Małgorzata Oświta, członek, Tadeusz Janowicz, członek, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe gminy Świebodzin za 2021 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej działań o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i wnioskuje do Rady Miejskiej w Świebodzinie o udzielenie absolutorium burmistrzowi Świebodzina w głosowaniu radnych. Wszyscy obecni na posiedzeniu zgodnie za pozytywną opinię. Dziękuję uprzejmie. Poproszę panią skarbnik
o odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świerdzinie dotyczącym wdrożenia absolutorium publicznego. To jest uchwała nr 344 na 2022 z składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świerdzinie dotyczącym udzielenia absolutorium burmistrzowi. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanawia wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świerdzinie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w oparciu o uchwałę składu orzekającego nr 201 na 2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku pozytywnie opiniującą sprawozdanie wykonania budżetu gminy Świerdzin za 2021 rok podziela stanowisko wyrażone w nadesłanym wniosku w zakresie wykonania budżetu. Wniosek powyższy został sformułowany po uprzednim rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świerdzinie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świerdzin za 2021 rok wraz z wyżej wymienioną opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia gminy. Z wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za rok 2021 i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej w Świerdzinie o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu. Wniosek został podjęty jednogłośnie. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego Lidia Jaworska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panią skarbnik o przedstawienie uchwały dotyczącej podjęcia w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Świerdzinie. To jest projekt uchwały nr 591 w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Świerdzina. Oczywiście jak w poprzedniej uchwale zostanie tutaj w podstawie prawnej poprawiony samorząd gminny, czyli dopisane z późniejszymi zmianami. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym gminy Świerdzin za 2021 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Świerdzin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Świerdzin za 2021 rok, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium, Rada Miejska w Świerdzinie udziela burmistrzowi Świerdzina absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarząd za głosowanie. Proszę o oddanie głosu na terminach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 18 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Jeden raz był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Gratuluję panu burmistrzowi, pani burmistrz, pani skarbnik. Tym samym przechodzimy do kolejnego punktu projektu uchwał i o przedstawienie pierwszych projektów uchwał proszę panią skarbnik Izabelę Zawodzką. Projekt nr 599. Był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Ja zasygnalizowałam, że w uchwale będzie jedna zmiana w związku ze zmniejszeniem kwoty 9806 zł sumy budżetowej. Taką zmianę do uchwały budżetowej naniosłam. Skorygowałam państwu też dotacje powiatowe, o czym mówiłam na komisji planu. I otrzymali państwo ode mnie mailową uchwałę taką, jaką będziemy robić. Dziękuję. Dziękuję. Skoro nie ma to zarządu głosowania, proszę o panie głosy w terminalach.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 18 radnych wzięło udział w głosowaniu. 17 było za, 1 był przeciw, nie wnioskował się głosu. Kolejny projekt w sprawie WPF. Projekt nr 600 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Siewodzie na lata 2022-2032. Projekt również omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. W komisji jest tutaj tylko jedna zmiana, jeżeli chodzi o dochody i wydatki. Są w załączniku nr 1 pomniejszone o kwotę 9806 zł. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 17 było za, 1 był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta większością głosów. I kolejny projekt miejskarnik. Ostatni projekt to jest projekt nr 601 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Również projekt omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i na dzisiejszej sesji głosowanie jest bez żadnych poprawek. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowania. Dziękuję. W głosowaniu się udział 17 radnych, 18 radnych, 17 poza, 1 był przeciw, się wstrzymał. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję pani skarbnik. Przystępujemy do kolejnych projektów uchwał przygotowanych przez Wydział i inwestycji i zarządzania drogami. Pierwsza uchwała. Bardzo proszę pani Kamila. Druk nr 605. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 41 łamany przez 541 łamany przez 2022 Rady Miejskiej w Siewodzinie z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminie ewidencji zabytków, nie stanowiącym wyłącznej własności gminy Świeboli. Projekt uchwały był prezentowany na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskał Państwa pozytywną opinię. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 19 radnych i 19 było za, i przeciw. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt. Druk nr 606. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37 łamane przez 495 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi świebodzińskiemu. Ten projekt również był prezentowany na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskał Państwa pozytywną opinię. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowanie wzięło 19 radnych udział i wszyscy głosowali za przyjęciem. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejne dwa projekty uchwał przygotowane przez Wydział GKM. Bardzo proszę, pan Michał Kołczyk. Druk 608. Uchwał w sprawie określenia wzoru deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki składania deklaracji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Projekt uchwały był prezentowany na posiedzeniu wspólnej komisji, otrzymał pozytywną opinię. Tutaj uwagi pana radnego załączone w formie graficznej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Z tym głosowaniem wzięło udział 19 radnych. 19 głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt nie był przeciw. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt nr 610. Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia terenów osiedla Zielone Wzgórze w miejscowości Rozłogi w gminie Świebodzin. Projekt uchwały był prezentowany na komisji wspólnej Rady
Rady Miejskiej w Świebodzinie jako zespół został pozytywnym na gminie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania o uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 19 radnych, 18 było za przyjęciem uchwały, nikt nie był przeciwny, jeden radny wstrzymał się od głosu, uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję panu kierownikowi. A o przedstawienie kolejnego projektu proszę panią Małgorzatę Czaplińską, kierownika Wydziału Zarządzania Funduszami. Druk numer 604, projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji planu środowiska emisyjnych dla gminy Świebodzin do roku 2027. Projekt został przedstawiony na posiedzeniu wspólnym komisji, uzyskał pozytywną opinię. W przypadku tutaj uzasadnienia będzie tylko zmiana, tak jak pan radny Krałacz tutaj zarzucił, ale słusznie. Będzie pierwsze zdanie zmienione, nie dla gminy Świebodzin, tylko gminy Świebodzin. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę tego dokumentu, no niestety nie może zostać zmieniona z tego względu, że tak stanowią wytyczne do tworzenia planów gospodarki miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania o uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, zarządzam głosowanie. Dziękuję. Głosowanie wzięło udział 19 radnych, 19 było za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję pani Małgorzacie i proszę panią Agnieszkę Kolejkowską, kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego. Projekt uchwały na druku nr 596 w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenu położonych w obrębie Brody, gmina Świebodzin. Projekt uchwały był prezentowany na komisji wspólnej i uzyskał pozytywną opinię. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania o uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Niemożliwe. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 18 głosowało za, 1 przeciw. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Kolejny projekt jest na druku nr 603. Jest to projekt uchwały dotyczący regulaminu wynagradzania nauczycieli jednostek oświatowych, na które organem prowadzącym jest gmina Świebodzin. Projekt także był prezentowany na komisji wspólnej, także uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę, wobec czego zaglądam do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 19 radnych, 19 głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję pani kierownik. I proszę o przedstawienie uchwał przygotowanych przez Wydział Wijany, pan kierownik Maciej Kusi. Drugi nr 592 w sprawie obciążenia nieruchomości gminy położonej w obrębie gminy z odpłatą solidnością przesyłu. Projekt był Państwu przedstawiany na posiedzeniu wspólnej wszystkich komisji i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 19 głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Druk nr 593 w sprawie sprzedaży gminy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kociule. Tu również projekt był przedstawiony Państwu na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskał opinię pozytywną. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 19 radnych, 18 radnych głosowało za, 1 był przeciw, za, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta większością głosów. Drugi nr 594 w sprawie nabycia przez gminę Świebodzin na terenowego środka wsparcia rolnictwa prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w trzecim budowie miasta Świebodzin. Ten projekt również był Państwu przedstawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie udział w 19 radnych, 18 głosowało za, 1 radny się wstrzymał. Cały jednoznacznie oznacza, że uchwała została przyjęta większością głosów. Drugi nr 598 w sprawie sprzedaży gminy nieruchomości gruntowej położonej w trzecim obrębie Świebodzina. Ten projekt również był Państwu przedstawiany na posiedzeniu wspólnej komisji i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Pan Radny Polak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Temat był dyskutowany na komisji wspólnej, na której był obecny pan burmistrz Tomasz Sielicki. W tej chwili go nie ma i to trochę szkoda, bo dobrze byłoby, gdyby temat został dokładnie przedstawiony wszystkim radnym Rady Miejskiej w Świebodzinie, ponieważ uchwała brzmi w tytule w sprawie sprzedaży. Natomiast z dyskusji, jaka się odbyła na tej komisji, bo nie z opisu, zupełnie przypadkiem się jakoś tak zdarzyło, że zacząłem dopytywać, otrzymaliśmy informację, że będzie to sprzedawane w zgoła innym sposób niż dotychczas się odbywały sprzedaże. Dlatego ja się chciałem burmistrza Tomasza Sielickiego zapytać, jak to będzie, bo wtedy wspomniał, że to ma być system gorzowski. Skoro go nie ma, to może ktoś z Państwa obecnych na sali w szczegółach by zechciał wytłumaczyć wszystkim radnym, jak to się będzie odbywało, ponieważ do końca to nie było szczegółowo poinformowane. A z informacji, które udało mi się zdobyć w osobistej rozmowie z panem kierownikiem Kusiem, dowiedziałem się, że będzie to prowadzone w systemie sprzedaży w przetargu ofertowym, w partiach,
w jakichś systemach, w transzach. No jestem trochę po prostu zmartwiony tym, że no jedne oferty mogą, tak zrozumiałem, że to będą niektóre oferty wybierane, inne nie będą wybierane. Chciałbym dokładnie wiedzieć, jaki będzie ten sposób, jakie będą kryteria wyboru. Czy czasami nie będzie tak, że znajomi pana burmistrza, koledzy albo przyjaciele będą uprzywilejowani, a zwykli mieszkańcy niestety nie będą mieli możliwości skorzystania z jakiegoś bonusu. Dlatego chciałbym, żeby to wybrzmiało. Można? Znaczy, jeśli chodzi o to, o samą formę przetargu, będzie to przetarg pisemny. I każdy, kto będzie chciał złożyć pisemną ofertę, może to zrobić. Nie przewidujemy tutaj żadnych, że tak powiem, kryteriów typu, czy ktoś jest znajomym pana burmistrza, czy nie. Jeśli chodzi o formę wyboru tego przetargu, jest to podyktowane głównie tym, że na przetargu często pojawiają się ludzie, którzy wpłacają wariu, ale tylko po to, żeby namówić innych uczestników do przekazania im jakichś środków pieniężnych, żeby nie dali postąpienia. Będzie sprzedanych w tym roku, planujemy 36 działek. W transzach po 6 do 8 w odstępach 2-3 tygodniowych, co jest spowodowane tylko tym, że jeżeli ktoś nie wygra danego przetargu, ma spokojnie czas, żeby złożyć ofertę do kolejnego przetargu. Model Gorzowski, podejrzewam, że burmistrzowi, wydaje mi się, że o tym mówił, chodziło o to, że będą to sprzedawane działki z terminem zabudowy, tak żeby wykluczyć nabywanie tych nieruchomości w celach inwestycyjnych, czyli w celu dalszej odsprzedaży. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze, pan Rentolak? Odpowiedź mnie nie zadowala. Myślę, że mało jasno zostało to wytłumaczone. Z ust pana burmistrza, będziemy cytować jak jakiegoś Buddę za chwilę, albo jakiegoś innego jeszcze proroka, proszę państwa, wynikało na komisji wspólnej, że ma być w jakiś sposób, czy jakiś klucz stosowany w celu udostępnienia tej nieruchomości dla osób młodych, którym udostępni się po prostu w jakiś sposób tanie nabywanie działek, albo w jakiś sposób uprzywilejowany, dlatego ja się tak bardzo dopytuję o ten sposób, ponieważ jeszcze niedawno, kilka tygodni temu była debata i odbywała się sesja Rady Miejskiej, na której pan prezes ZWK i Łuka, czyli naszych wodociągów, na moje pytania, które zadawałem, jak chodzi o sposób rozliczania nakładów na poniesione inwestycje w sieci wodociągowej i w sieci kanalizacyjne, mówił, że ci ludzie, tacy, którzy sobie domy będą budować, to są, no ja tak zrozumiałem, że to są jacyś bogacze, osoby uprzywilejowane, chcące żyć w nie wiadomo jakich wspaniałych, cudownych warunkach, muszą ponosić koszty uzbrojenia nieadekwatne do tego, po prostu do rzeczywistych kosztów. Są zmuszani do podpisywania umów i dlatego dziwi mnie bardzo, że oto z jednej strony gmina łupi po prostu tych ludzi, którzy gdzieś tam działki nabywają i po prostu muszą sami finansować inwestycje, do których gmina ma obowiązek tego robić, bo to są zadania własne. A z drugiej usłyszałem z ust pana burmistrza, że on będzie w jakiś sposób uprzywilejowany, udostępniał nieruchomości po prostu dla młodych, żeby się mogli w jakiś sposób po prostu, żeby mieli ułatwienia w budownictwie mieszkaniowym. Dlatego mnie to bardzo dziwi, te słowa, Maciej, które wypowiadasz, ponieważ głównym celem, jednym, jedynym sprzedaży nieruchomości w przetargu, powinno to być się odbywać w przetargu ogólnym nieograniczonym, jest uzyskanie maksymalnej ceny. Pamiętajcie państwo, że gmina wydaje olbrzymie pieniądze i zakład komunalny, spółka komunalna ZWK na zbrojenie terenu, w związku z czym optymalnie i ekonomicznie uzasadnionym byłoby podejmowanie decyzji takich, które by spowodowały zwiększenie, maksymalizowanie naszych dochodów. Ironiczne teksty pana burmistrza Tomasza Sielickiego, że po co mu te pieniądze na jakiś głupi chodnik, po prostu to mnie całkowicie powalają. Także chciałbym, żebyście państwo nie podejmowali takiej uchwały. Uważam, że może dochodzić do różnych niepotrzebnych sytuacji, takich po prostu skomplikowanych,
być może korupcją. Ja będę na pewno głosował przeciwko. Powinien to być przetarg ustny i nieograniczony i powinno być w uzasadnieniu co najmniej wspomniane o tym, bo gdyby nie padło moje pytanie, nikt z Państwa by nie wiedział, jakie to będą po prostu jakieś cuda na kiju robione. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ktoś jeszcze z Państwa? Można jeszcze słowo? Proszę. Znaczy generalnie Państwa kompetencje, i nie mówię do tego złośliwie, tylko po prostu, żebyście Państwo mieli jasny obraz. Państwa kompetencje to jest wyrażenie zgody na zbycie. Forma i rodzaj przetargu to już jest burmistrza wybór i też jego odpowiedzialność, nie Państwa. Dziękuję. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Myślę, że możemy zamknąć dyskusję w tej części. Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 19 radnych, 16 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 2 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Większością głosów, przepraszam. Kolejny projekt. Druk nr 607 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na najmu i dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Ten projekt również był przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do projektu przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 19 radnych, 18 było za, 1 się wstrzymał. Wniosek uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję panu kierownikowi. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy porządek obrad w części dotyczącej projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję. Przystępujemy do kolejnego porządku obrad, interpelacje i zapytania. Przypominam, że interpelacje i zapytania składane są w formie pisemnej. Czy ktoś z Państwa ma interpelacje do przekazania czy do odczytania? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy różne. W sprawach różnych nie mamy nic. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, chciałbym pani skarbnik do tego dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję bardzo. Panie pani. Ja mam pytanie. W pierwszym kwartale 2020 roku złożono wniosek o przeprowadzenie kontroli przez komisję rewizyjną w sprawie wniosków i interpelacji. Nie zostało wyznaczonego zakresu pracy komisji. Rady tutaj przewodniczący oraz członkowie prosiliby radny o przedstawienie planu komisji, jaką miała wykonać do interpelacji, no to jest bardzo wiele, a czas trwania komisji kontroli jest dużo. Dobrze, dziękuję. Na sierpniu przygotujemy stosowną uchwałę. Tylko uchwała musi być zlecona. Pani sekretarz? Nawiązaniu do wypowiedzi pana radnego Krzysztofa Tomalaka, chciałabym Państwu przedstawić pewną informację. 17 czerwca nasz urząd był faktycznie nieczynny z uwagi na dyżury pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie i innych jednostek na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzinie. Wiecie Państwo, że tam relokowani są obywatele Ukrainy i dyżury, które pełnimy tam, 24-godzinne, przypominam, od 4 miesięcy. I ten dzień był 17 czerwca, przewidziany był jako dzień wolny za dyżury, które pełnimy tam od 4 miesięcy na tej hali. Pełnią tam dyżury pracownicy urzędu, pracownicy jednostek, pracownicy szkoły. Także ten dzień po prostu tak został uzgodniony z panem burmistrzem. Natomiast chciałabym jeszcze prosić Państwa, nawiązując do naszego raportu o stanie gminy, abyście Państwo wskazali, co należy zmienić w przyszłych raportach, które
będziemy opracowywać. Do tej pory nasz raport, który dość obszerny zresztą sami Państwo zauważacie, był opracowany zgodnie z uchwałą, którą Państwo przyjęliście w marcu 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakie ten raport powinien spełniać. I zgodnie z tymi Państwa wytycznymi, my jako urząd taki raport bardzo szczegółowo dla Państwa przygotowujemy. Niezbyt mile nam słyszeć, że są to rzeczy, które Wam się nie przydadzą, ewentualnie nie podobają, czy negatywnie Państwo je odbieracie. Natomiast my staramy się jako urzędnicy przygotować kompendium wiedzy zgodnie z Państwa wytycznymi. Więc jeśli Państwo chcecie wprowadzić w tym raporcie jakiekolwiek zmiany, to bardzo prosimy o informację i przygotujemy uchwałę z nowymi wymaganiami, które będą obowiązywały już w następnych latach. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. O głos prosił Pan Sołtys Eugenii Prześkiewicz. Proszę. Szanowni Państwo, mam taką prośbę, więc dożynki 27 sierpnia mają odbyć się w sołectwie Kupino. Na dzień dzisiejszy zgłosiło się aż 6 sołectw, które będą brały udział w tych dożynkach. I prosiłbym o jakąś taką motywację, może żeby to się konkretnie szybciej określiło, te sołectwa, które chcą brać udział, czy koła gospodyń, które będą chciały brać udział w tych. Nie chcemy po prostu zatrudniać się cateringu, żeby jest okazja, żeby sobie koła gospodyń zarobić, czy sołectwa, żeby mogli zarobić parę groszy. Ale jakoś to idzie jak po grudzie. Dlatego bardzo bym prosił, żeby jakoś o pomoc, żeby jakoś zmotywować te. Na dzień dzisiejszy mamy Kupino, Rzeczycy, Jezioro, Wierzywice, Lusinów. Zgłosiło się jeszcze Stowarzyszenie Aktywni Kociule. Pozostałe sołectwa może zobaczymy, a na takie może zobaczymy, to my nie możemy liczyć. Musimy wiedzieć konkretnie, albo wóz, albo przewóz. Mamy już załatwionych też, tak dla informacji, Paweł Adnytka na Gwiazdę Wieczoru, czyli Czaromena. No i udało się załatwić jeszcze zespół muzyczny, taki muzyk dancer z Kalisza. Po prostu ciężko było sobie załatwić, żeby jakieś zespoły były. Dlatego też proszę tylko o to, aby te sołectwa, które chcą brać udział, żeby się określiły, że będzie mało tych gospodyń, musimy zatrudnić, znaczy wziąć do siebie jakiś catering, żeby to nie było tak, że ludzie zostaną bez jakiegoś pożywienia tam. Dziękuję bardzo, nie chcę przedłużyć. Dziękuję uprzejmie, proszę się z Państwa. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Miałem odpowiedzieć w zeszłym miesiącu i tak umknęło. W zeszłym miesiącu przyjmowaliśmy strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Siewodzin. I czytając ten dokument zauważyłem, że była tam przeprowadzona ankieta, jak Państwo pamiętacie. W tej ankiecie wzięło udział 332 osoby, patrząc na skalę mieszkańców naszej gminy. Jest to bardzo niewiele. I tak sobie pomyślałem, że no jak z tym przepływem informacji, jak go poprawić. Ja myślę, że sam gdybym wiedział, że taka ankieta miała miejsce, to bym wziął w niej udział. A tutaj jeśli ja kiedyś wziąć udziału nie wziąłem. I stąd bardzo prosiłbym Urząd Miejski, pracowników tego urzędu, aby może o takich akcjach nas radnych informować. Po prostu mailem, że jest taka przeprowadzana takie badanie. To, że ja też na początku swojego profilu facebookowego mógłbym tę informację przekazać dalej. Wiem, że podobną rzeczą miało miejsce z konsultacjami społecznymi, które się odbywały na nazwę Ronda przy Galerii Hosso i z tego co wiem, w tymże głosowaniu nad a nas było bardzo dużo, wziął udział 25 osób. No to powiem szczerze, tak mała ilość osób wiedziała, że takie odbywa się badanie opinii społecznej, konsultacja, no z czegoś to wynika. Też bym chciał właśnie wiedzieć o tym wcześniej. Przypomniał się w ostatniej chwili i znalazłem to, ale na tłoku tych informacji, które na co dzień nas docierają, jest to trudne rzeczywiście, żeby wydobyć czasami takie istotne rzeczy, potem ludzie mówią, a ja nie wiedziałem. Na stronie miejskiej to troszeczkę za mało. Ja jako radny chciałbym to, mówię,
swoją też gdzieś tam działalnością po prostu promować. Takie działania uważam, że mieszkańcy mają możliwość odezwania się. Nie mają tylko przez nas jako radnego, że samodzielnie. Także bym bardzo prosił, żeby urzędnicy nam radny wysyłali. Ja bym bardzo prosił takiego maila, że jest jakiś tutaj wprowadzony. Taka ankieta, taka konsultacja, może wziąć udział. Ja będę mógł sam zagłosować i zachęcić tylko inne osoby. I jeszcze jedną taką rzecz, która też w bloku głosowań dzisiejszych nad uchwałami. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ale w tym programie, który referowała pani Małgorzata Czaplińska, w programie gospodarki niskoemisyjnej, który już trwa, tak, on jest na to 2020-2027, patrzyłem na wiele inwestycji, które są planowane w tym zakresie. No i jestem bardzo, bardzo zbudowany i kibicuję, żeby to się rzeczywiście udało, patrząc na niektóre już powstające w ogóle godzina, czy to farmy fotowoltaiczne, czy innego rodzaju inwestycje. Chciałbym, żeby to, co się tam, to, co żeśmy podjęli, ziściło. Tam są inwestycje na, proszę Państwa, 120 milionów złotych. Proszę zobaczyć, jaka to jest skala i oby to po prostu się udało, żebyśmy więcej poszli w ten właśnie zielony ład i te momenty. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan radny Dariusz Jerzy. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz. W ubiegłym miesiącu Komisja Rolnicza objeżdżała miejscowości, a w szczególności Praca Zabaw. I bierze się to do tego, dążę, że musimy coś w końcu zrobić z daną firmą. Bo w większości na placach, których byliśmy, promuje to pani Baszak, firma. Wykonanie tych usług jest zgoła nie do końca wykonywana pozytywnie. Do czego zmierzam? No, ogrodzenia, zarośnięte siatki, przyrządy. Wykonanie usługi równa się, no tak szkolnym, bardzo odpowiedzieć na rynkę. Oprócz tego dana firma dalej nie wykonuje usług koszenia. Z tego co się dowiadywałem tutaj u kolegów sołtysów, pani Baszak nie wykonuje koszeń. Nie sprząta przystanków. To jest już bodajże drugi miesiąc. No ja rozumiem, jakby to miało być w mieście, tylko że część miasta wiem, że tutaj Pan Szepek sprząta, jest mniejszy problem, ale Pani Waszkowej tego nie ma. Nie chciałbym dopuścić tego, że no, mieszkańcy zaczną tutaj naciskać na pracowników. Oni są bogato winni. Tutaj już Pan kierownikiem jest w kontakcie. No i też byśmy po prostu pomyśleć nad tym tematem, czy rozwiązać umowę z tą panią, czy nowy przetarg ogłosić coś innego rodzaju, bo to nie może tak być. Dziękuję. Dziękuję pani burmistrz. Panie radny, stoimy przed takim dylematem rozwiązania umowy z panią Baszak. Wiemy o tym, że pani Baszak nie wykonuje swoich obowiązków. Dostała wezwanie w terminie 5 dni do poprawienia swoich usług i została poinformowana o trybie rozwiązania umowy. Jednak musimy mieć świadomość taką, że kolejny przetarg będzie wisiał na stronie około 45 dni, panie kierowniku, dobrze mówię, bo jest to ogłoszone zamówienia i niestety będziemy 2,5 miesiąca bez świadczenia usług. Musimy mieć też taką świadomość. Wcale. Albo ją rozwiązujemy i wtedy już pani Waszek nie będzie mogła wystarczać w kolejnych przetargach, albo jeszcze poczekamy, żeby ją trochę postraszyć karami, bo jeśli rozwiążemy też tą umowę, to za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy pani Waszek będzie miała do zapłacenia stan sumy pieniędzy. To tak informacyjnie, że stoimy przed dylematem.
tak jeszcze uzupełniając, to już jest drugi rok rzędu. Ta pani robi taki zamęt w gminie całej. Czy tą firmę gmina, jako gmina ma obowiązek dopuszczenia tego przetargu, jeżeli mamy przykład z ubiegłego roku? Ja wiem, że oferta jest niższa od innych ofert, ale no, jakość jest wykonywania jej głowy. No może ukarać ją w końcu taką kwotą, żeby nie restartowała do tego przetargu. Kara jest co miesiąc. Proszę? Kara jest co miesiąc. A jaką kwotą, jeżeli można mieć? Zgodnie z umową, nie pamiętam sobie, jakie to są. Może uzupełnię, ostatnia kara 2500 zł, tak to wynika z tych czynności, które nie wykonała, tak? Też, bo rozgraniczyć też ma czystość, porządek i utrzymanie zieleni, tak? W chwili obecnej była kara za nieprzyzwyczajenie czystości, tak? I to 2800 zł. Już jesteśmy też, że tak powiem, po czterech wezwaniach w stosunku do czystości i do zieleni, kiedy dwóch wezwania, też by zostanie kara na tak mało, to możliwość dostania do bodajże 25% wartości, że tak powiem, zamówienia w każdym miesiącu, tak? Należy korzystać z tego możliwości. Znaczy, jak już pani mówi powiedziała, no to przystąpimy do rozwiązania, mówię, no nie świadczy pani wasza usług z tego tytułu, no, że po prostu to są nie. A te osoby, które są, no, po prostu przechodzą do niej na 2-3 dni do pracy i po prostu rezygnują z tej pracy. No wiadomo, ta praca nie jest, że powiem, no, łatwa, nie jest przyjemna, no i nie jest lekka, tak? No ale też jesteśmy związani z umową, że tak powiem, no, w jakimś kierunku mieliśmy spotkania z panią z właścicielką firmy Nowowarsza. No ale jak widać, na razie nie przynoszą skutków, tak jakbyśmy chcieli. Co do wykluczenia, to może pan Marek się wypowie. Na tą chwilę my jesteśmy związani ofertą. No i to w zależności od tego, jak co będzie z tą po tych konsultacjach i spotkaniach w sprawie tegorocznej właśnie realizacji. I w przypadku, jeżeli rozwiążemy, czy odstąpimy od umowy, to w kolejnym przypadku postaram się zawrzeć takie zapisy, żeby no, jeżeli firma pani wasza wystartuje, no to nie spełni tych, zostanie wykluczona z występowania, jeżeli nastąpi właśnie wcześniej rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z naszej strony. No i no zobaczymy, co na tą chwilę, czy ma 5 dni pani Waszak, no i zobaczymy. To w zależności już w konsultacjach z Wydziałem GKIM i po akceptacji pani burmistrz wtedy odpowiednie kroki i odpowiednie warunki i kryteria przetargu zastosujemy, żeby wyeliminować potencjalnych takich właśnie nierzetelnych wykonawców. Czyli ogólnie, można tak? Czyli ogólnie ona na konsultację jest obecna, tak? Jeżeli zostaje wezwanie, tak? Tak, przychodzę. Tak, tak, to tak, 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 co zabieganie, no, bo widzimy, co się dzieje, tak, no, po prostu no, nie reaguje, że tak powiem, fizycznie w terenie, tak, no, bo ich część, jak mówię, mieliśmy te wezwanie, 15 punktów miał do spełnienia, spełnia, wykonała 4 tych zadań, no, które cały czas powinna robić, tak, no, ale wykonuje je z tego tytułu, tak, no, po prostu nie ma, no, właśnie, że ja pracownik, i tak, tak to wygląda, no, w moim przypadku. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania w sprawie różnych? Bardzo mało. Chciałbym, Wysoka Rado i Panie Przewodniczący, odnieść się do spostrzeżeń kolegi radnego Daniela Prawacza, mianowicie. Kolego Danielu, proszę się nie martwić liczbą osób biorących udział w ankietach. Chciałbym jeszcze raz prosić Pana o to, że może Pan odegrać bardzo istotną rolę w poprawie jakości nauczania dzieci w Pańskiej szkole, w której Pan pracuje. Niech Pan pójdzie do kolegi, proszę sobie zróbcie jakąś naradę wewnętrzną. To, co się dzieje, to naprawdę wielka krzywda tym dzieciom. I na tym bym się skupił w Pańskim przypadku, bo naprawdę jest to rzecz bardzo istotna. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.
To ja się też odniosę do tego, co pan radny ten nie planował. Mnie to wyświetli, przecież tam jest takie fajne narzędzia macie do konsultacji społecznych i ankietowania mieszkańców i nie wiem, czy one zostały wykorzystane, czy nie zostały jakoś w odpowiedni sposób rozpropagowane te ankiety. No, ja prawdę mówiąc też w ogóle nie spotkałem się z żadną informacją, ani jedną, ani drugą. On dlatego sam był chętnie zagłosował, ale też nie widziałem. Także coś tam chyba zapulało, ale to będzie, myślę, szybko poprawione. Skoro nie ma więcej spraw różnych, to ja, szanowni państwo, zmierzam powoli ku końcowi dzisiejszych obrad. Bardzo serdecznie dziękuję za udział. Jeszcze raz gratuluję panu burmistrzowi i panu burmistrz i wszystkim pracownikom urzędu absolutorium i wotum zaufania. Przed nami miesięczna przerwa wakacyjna, spotkamy się w sierpniu. Chciałbym życzyć państwu dobrego odpoczynku, dobrych chwil relaksu, dobrych chwil na wyczyszczenie głowy i też dobrych chwil na ostudzenie głowy. I chciałbym życzyć nam wszystkim, żebyśmy wrócili po wakacjach do pracy w Radzie Miejskiej i chcieli normalnym ludzkim głosem ze sobą rozmawiać, nie czekając na Wigilię. Także, szanowni państwo, wszystkiego dobrego, wszystkim życzę. Zapraszam do refleksji raz jeszcze. Dobrego odpoczynku. I zamykam 43. sesję.